Obecność urzędników wcale nie zapewnia ani dobrego prowadzenia firmy, ani też skutecznej ochrony interesów samego rządu, bo gdyby tak było, nie doszłoby do tych sytuacji, które dzisiaj sprawiają, że kopalnie nagle są na skraju bankructwa, bo dobry właściciel tak ze swoimi firmami nie postępuje. Polski rząd jako pierwszy na świecie, tego nikt nie zrobił przed nami, 19 lutego, czyli za chwilę będzie któraś z rocznic, przyjął pierwszą na świecie uchwałę o prywatyzacji sektora rządowego, prywatyzacji sektora państwowego. Niestety uchwała nie została wprowadzona w życie ze względu na napaść Niemiec na Polskę w tym roku. Rekomendacja polskiego wywiadu była taka, żeby za pieniądze, które są marnowane na Centralny Okręg Przemysłowy, którego wartość, jeżeli chodzi o produkcję czołgów, miała być osiągnięta dopiero w 1950 roku, żeby tam wytapiano jakiekolwiek uzbrojenie dla wojska, żeby natychmiast przeznaczyć na zakup uzbrojenia na Zachodzie, bo polski wywiad celował wybuch II wojny światowej i niewiele się pomylił na wiosnę 1940 roku. Wracając do punktu wyjścia dotyczącego, czy rząd powinien posiadać przedsiębiorstwa. Nie powinien posiadać przedsiębiorstw, bo nie taka jest rola rządu, natomiast bezwzględnie powinien móc w każdej chwili wyegzekwować prawa własnego kraju na swoim terytorium, gdyby zachodziła taka potrzeba. Te 30 kilka dodatkowych świadczeń, które uzyskuje górnik poza wynagrodzeniem, to są zobowiązania, które rządy nałożyły na kopalnie ze względów politycznych i to doprowadza do tego, że wydobycie w Polsce węgla w pewnym momencie przestaje być opłacalny. Nie dlatego, że mamy gorszą technologię, mniej wykwalifikowanych ludzi, bo bez wątpienia polskie kopalnie inwestują w technologię, ale jeżeli polska kopalnia sprowadza najnowocześniejszy kombajn do wydobycia węgla i polski urząd należący do rządu przez rok nie daje zgody na możliwość uruchomienia tego kombajnu w kopalni, to jest pytanie o instytucje rządowe, jak one funkcjonują. Jest rządowy właściciel, rządowy urząd, a mimo to inwestycja idąca naprawdę w grube miliony stoi bezużyteczna przez rok. Polski system podatkowy według Banku Światowego jest w drugiej dwusetce systemów podatkowych pod względem przyjazności dla gospodarki i w ogóle przyjazności jako takiej też dla zwykłego obywatela. W Polsce mamy tak absurdalny system, że rząd sam sobie płaci podatek od zasiłków, które wypłaca najubożsi. Czyli już najubożsi, którzy dostają zasiłki od rządu, płacą podatki. Centrum Adama Smitha opracowało całościowy projekt ustawy zmiany systemu podatkowego w Polsce, gdzie nie przewidujemy funkcjonowania jakichkolwiek podatków dochodowych. Z tego względu, że to są podatki głupie, najzwyczajniej rzecz biorąc, i skrajnie uznaniowe. Dzisiaj podatek dochodowy jest właśnie elementem kontroli policyjnej obywateli i trzeba też wiedzieć, że oficjalne, przynajmniej ustawowe uprawnienia wywiadu skarbowego są większe niż Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jako jeden z założycieli jednomandatowych okręgów wyborczych pozwolę sobie na taką refleksję, że dzisiejszy system polityczny, z jakim mam do czynienia, jest systemem, który Stanisław Lem czy chociażby Marcin Król określili kiedyś jako system demokracji fasadowej, w której tak na dobrą sprawę obywatel ma szansę podpisać weksel in blanco klasie politycznej poprzez wrzucenie kartki do urn. Bardziej to przypomina nie wybory, tylko głosowanie, tak jak to było w dawnym systemie. Stąd ten stan rzeczy powoduje, że mamy szansę tylko ukarać przy następnych wyborach tych, którzy zawiedli nasze nadzieje, zawiedli nasze oczekiwania.
Ten system jest systemem absurdalnym. Nie ma żadnej korelacji między tym, jakie podatek socjalny zwany składką ZUS jest pobierany dzisiaj od nas w stosunku do tego, jaką dostaniemy emeryturę, bo okazuje się, że emerytury i renty mają ci, którzy sobie je wywalczą, czyli są najsilniejsi fizycznie albo najsilniejsi politycznie. Największe emerytury w Polsce mają te grupy zawodowe, które najkrócej pracowały. Tak jest, prawda? Proszę popatrzeć. Górnicy, policjanci, prokuratorzy, sędziowie, wojskowi, takie, czy nauczyciele. To są te grupy, mają najwyższe emerytury. Nie ci, którzy po 40 czy 45 lat siedzieli w fabryce, czy prowadzili, pracując 10 czy 12 godzin, swoje własne przedsięwzięcia, codziennie zresztą ryzykując tymi skromnymi kapitałami, jakie mieli. Tak?